Między Katowicami a Chorzowem tramwaje kursują, ale tak nie do końca. W tym miejscu na pograniczu dzielnic Śródmieście, Koszutka, Dąb i Załęże trzeba wysiąść i przejść kilkaset metrów, żeby ponownie wsiąść do tramwaju. Niektórzy podchodzą do tego spaceru z dystansem. Dowiedziałem się, że jedzie jeden tramwaj tylko i trzeba później przejść. No. A ja mówię, no to w ramach wycieczki chyba, tak? Rekreacja na początku. No po co chodzić na rehabilitację, jak można się przejść i już. Tak od stycznia wyglądają utrudnienia związane z budową nowej linii, a raczej łącznika pomiędzy ulicami Chorzowską i Gliwicką w Katowicach. Choć prace są opóźnione, to postępują i jest coraz bliżej dobrych informacji dla podróżnych. Do końca marca prace wykonane będą na tyle, żeby można było komunikację tramwajową przywrócić i od kwietnia zarówno na ulicy Gliwickiej ruch zostanie przywrócony od Placu Wolności aż tutaj do Chorzowa Batorego, no i w ulicy Chorzowskiej ten przerwany ruch w okolicy skrzyżowania z ulicą Stęślickiego. Również tam będziemy po jednym wprawdzie torze, ale jednak mogli przejeżdżać przez plac budowy. Dzięki temu oba te ciągi komunikacyjne zostaną udrożnione. Obecnie przy ulicy Chorzowskiej gotowe są betonowe płyty podtorowe, do których kotwione będą elementy rozjazdów. Układane są w dalszym ciągu tory wzdłuż ulicy Grundmana. Kończy się też budowa nowego mostu nad Drawą. Zanim wznowiony zostanie ruch wzdłuż ulicy Gliwickiej, w tym rejonie będą jeszcze większe utrudnienia. Od 24 do 31 marca trzeba będzie całkowicie wstrzymać ruch pomiędzy przystankiem Załęże Pośpiecha w Katowicach, a zajezdnią w Chorzowie Batorym. W tym czasie mocno skróci się trasa tramwaju. Będzie dojeżdżać od strony Chorzowa tylko do Batorego, natomiast na ulicy Gliwickiej będziemy musieli zlikwidować rozjazd technologiczny, odtworzyć torowisko, odtworzyć jezdnię po to, żeby można było dwutorowo jeździć i także samochody, żeby nie miały przeszkód. Jednak przeszkody na kierowców i tak będą czekały, bo w kolejnych miesiącach zacznie się budowa wiaduktu nad drogową trasą średnicową. Cała inwestycja ma zakończyć się jesienią z półrocznym opóźnieniem. Jej koszt to około 40 milionów złotych.